Katrej, to lecimy. Mieliście pecha, diabeł, bo ja miałem radio. Mnie, wszystko... jak powiedzie... Ja słyszeliście mnie jak... Nie, ale ty naszego radia nie słyszałeś. Ja ale słyszałem. Ja miałem radio Majka i Mandżaj, więc wiedziałem. Jesteś u siekierze chyba. No, ja nie, powiedziałem, dojeżdżamy go, panowie, na Discordzie. No właśnie, ja też to usłyszałem. Dzień dobry. Welcome. Dobrze. Witam. Z go standardzie. Dobra, pożyczę sobie kamień może od kogoś. No ale mogą być dwa. Daj swój kamień. No weź Kubox, jeden kamień od ciebie dziobnę. Jednego? Po przyjacielsku, dobra. Tak. O, dzięki. Wiesz jak jest tutaj, nie ma łatwo w tym świecie pełnym ludzi, którzy myślą jakby ci tu podwędzić kamień. Albo drewno. Albo drewno, jak dobra. Ty? Ja nigdy cię nie podwędziłem drewna, nie przypominam sobie nigdy. Takiego. Ja nigdy. Nie. Dobrze. No dobra, kto idzie ze mną na wyprawkę? Ja nie. O, ostre słowa. Diabełu, idziemy na wyprawkę? Mike, wiesz co robimy. Tak, standardowo. Tylko wezmę sobie tą. Dobra, koleś, musimy sobie jeszcze ogarnąć. Dobra, idziemy na wyprawkę? Dobra. Dobra, no to co? No to dawajcie ES. ES lecimy. Ty Kubok idziesz z nimi? No. Nie, mówiłem, że tu na dół w E, nie? No, dobra. ES, a co, Ebi, nie podoba ci się? No ze mną. No. Ja was mogę zostawić sam na sam, jak chcecie. No właśnie, Ebi, jesteś impostorem, więc Kubok musi mnie ochraniać. Kolej rzeczy. No, jestem dokładnie. Scientistem, tak się składa. Ja jestem medykiem, jak coś, mogę was leczyć. Co robi scientista, że może wskrzesić? Tak, może wskrzesić, jak będzie serce. A, dobra. Tak, to jest scientist, tylko że... Tylko chyba, że jesteś impostorem, scientistem, to wskrzeszasz jako impostor. A jeśli jako jesteś tym dobry, to tam chyba 10% jest tylko. No, to jestem to. Dobry. To się jeszcze okaże. Ej, gdzie tu są jakieś bunkry? Co, nie? Jestem na dole, wspaniały. Gdzieś po prawo może. Ciekawe co robi zawsze... O, tutaj jest, znalazłem w końcu jeden bunkier. Ewo? Ciekawe co tam... O, niedźwiedź, dobra. Tutaj. Jest, dobra, poradzimy sobie z nim, dawać. Dawaj, szarżujemy w niego. Ała, złapał mnie. Jak cię złapać? On nie może cię złapać, JB. Nice, mamy to. No, już od razu ukradają go. No, a co ty myślałeś, no. Byczku? Trzeba takie... przeżyć jakoś w tych ciężkich czasach, jak to się mówi. Nie, ale prawda jest taka, że nie dziwię się, co nie? Każdy to robi. To jest naturalna paliwo. Kolej rzeczy, AB. Naturalna. Mamy, jakby co mam też... O, w ogóle znowu nie sprawdziliśmy, co jest potrzeba. Co jest potrzeba, tak śmiesznie. XD. No, o, tu masz części, jak coś. Ja nie mogę nich wziąć, bo mam mięsko, nie? Dobra, i skórę. Byczku. Dobra. Dobra, wiesz co, na skórę bym no jak jeszcze zapolował generalnie. Może plecaczek. Może plecaczek. Właśnie chcę plecaczek, tylko ja bym zapolował na skórę. Jaką masz klasę, Kubox? Dobra. Hackerman. Hackerman. Dobra, coś sprawdzę, nie ruszajcie się. Spróbuję zastosować swoją umiejętność. Tylko nie wiem jak. A, wiem jak. Poczekaj, nie ruszajcie. Kubox, bo ja leczę, chcę wypróbować umiejętność, a ty spieprzyłeś. A, dobra. No ja mam mało trochę, no. No chcę zobaczyć. F musisz chyba nacisnąć. Tak. Poczekaj. Ty jesteś medykiem? Tak, poczekaj. Czemu to nie działa? A to jest podnoszenie po prostu. A, to jest podnoszenie, aha, dobra, przepraszam, no, to nie dobra. Działa. Dobra, Kubox, czekajcie, chodź na tylko... jakieś zwierzątka ewentualnie, bo jeszcze skórę sobie zgarnę. Ale generalnie ja bym wracał. Campfire. Skrapy by się przydały. Tak, masz campfire? A tu zostawiliście? To dam ci, aha. Ej, to dam ci jeszcze jednego campfire'a, to sobie zestakujesz. Dobra, mam. Ej, bo Kuboxa zostawiliśmy. No ale mówiłem, że iść wracamy w sumie już. Ja wracamy. O, otwórzmy to jeszcze, AB, dawaj. Dobra, idę. O, w sumie wracamy. Więc wiesz, no chyba trafi do domku. Ja chcę jeszcze jakieś zwierzątko no, ewentualnie tak. Zgarnąć po drodze. O, siekiera. Apteczka, ale kurde za wcześnie no, chyba no, na takie rzeczy. O, tutaj jestem. Już myślałem, że się pozabijali. Nie, jest ten, jest... część broni, a tak poza tym, no to są te wszystkie to naprawdę. Jest dużo części, jest, wiesz, ja bym... Dobra, ja bym zebrał te części, wiesz, w sumie tak sobie myślę. Dobra, postawię ognisko jedno, żeby... Tak, możemy się ogrzać. Dużo części, weź o kurde, przede to wszystkim. Też jest... kurde, będzie to na jest ten, na plecaki, nie? Ajajaj, no wiem o co ci chodzi.
Ja mam taki problem, bo chciałbym właśnie plecak zrobić sobie. A też bym chciał zrobić plecak, byczku, wiesz? O, wilk jest na dole. Weźmiesz mi skórę od niego, proszę, Kuboks, i potem dasz? No, ja bym no właśnie chciałem też dla siebie pomóc. No to ja mogę dla ciebie skrapy wziąć, możemy się powymieniać, tak? Ja wezmę skrapy, a ty weźmiesz skóry. Weźmiesz basłotę. Tu jest mięso jeszcze. Weźmy wszystko, podzielimy się tym jakoś. Tak. Weźmiesz... Tak, za... Może zróbmy ile masz, to proste. Ile masz skór? No chcemy zrobić, ile masz skór? Kuboks? Masz 6 skór może? Nie, mam 3 tylko. A Abi, a ty masz ile? Ja nie mam skór, ja mam tylko jedzenie, to 2. Jest jedno. Kurde, bo to aż 3 skóry są potrzebne. I 2 mięsa. Ja pierdzielę, nie mam, żeby to zabrać. A zabierzesz 2 mięsa, Abi? Najgorzej. Mogę jedno wziąć. To bierzcie i idziemy zrobić sobie jedzenie, nie? Dobra, to chodź, zrobimy sobie, tak. Średnio. I zrób sobie Kubok w takim razie plecak. Okej, okay, i potem polecimy ci zrobić, nie? No, zrób sobie plecak. O, tak, krótkofalówki, chodźcie. O. To i tak są tylko 2, więc wy możecie wziąć. No. No to weź. Dobra, chodźcie. Dobra. No nie gadaj, że to jest teleportacyjny, ja pierdziele. To jest tak irytujące. No, widzimy się w domku. Papa! Para. Ajajaj, to jest najbardziej irytujący event, co nie? Ale na szczęście mam od razu znak. No nic, zwrócimy sobie. Strasznie długo... No ale to nie mam slotów, co nie? Tu jest problem. No jak jeśli zostało jakieś futro, no to wiecie. Albo biorę te skrapiksy, albo nie biorę, co nie? A jednak wydawało mi się... Kamienie. Skrapiksy są bardziej przydatne. Zależy co jest... O, proszę, jak miło. Oni chyba też to mają. Halo, zgłoście się. Kto tam na krótkofalówce jest? Halo, ja mówię. Dobra, widzę, mamy krótkofalówkę. Mamy krótkofalówkę. Ja jeszcze jedną, jakby ktoś był w stanie podejść, ale nie wiem, gdzie jest to. Cztery osoby są na krótkofalówce. Co musimy w ogóle zrobić? Na czym polega Power Station? Bo nie zagłębiałem się. No właśnie, co tam trzeba do naprawy? Nie wiem, ale ja nie wiem, jak wrócić, bo mam tutaj ten taki most do pokonania. Jestem w stanie go przejść? Jakoś robię jedzenie. Przejdź, a nie możesz przez niego przejść po prostu? O, Bladeusz, nie, bo jest taki zamknięty most. Siemanko. O, jest baby. No, witam. To mi pokazuje, że w tamtym kierunku jest faza. Jest jej. Co jest potrzebne? Co jest potrzebne do naprawienia tego? Ktoś sprawdzał? Jeszcze raz? Co jest potrzebne? Co jest potrzebne? Płytki i paliwo! Zielone płytki. Paliwo. Tak, zielone i paliwo. Przeżyję. Paliwo, to idę oddać paliwo. Dobra. To ja mam dużo płytek. Dobra, zrobisz mi dalszy kubok? Skrapa? Tak, jest w skrzynce tutaj. Rzucisz mi mięso jedno? Ej, mam 7, dobra. Tak, już ci rzucam. Ja bym to z kuszą, kurde, biega. Ej, mogę mięso? Nie, daj, to jest dla mnie akurat, jeśli możesz. No, to już zarezerwowane. Dobra, dzięki wielkie. Weź sobie skrapiksy, zrób sobie skrzyn ten. Dobra, i subcio. Dobra. No dobra, to chodźcie, poszukamy jeszcze ten jakiś... Czyli musimy te zielone i paliwo. Ile rzeczy tam brakuje, AB? Ile? 3 paliwa chyba i ileś tam płytek, ale... Dobra, płytki i ten. Tylko paliwo jest potrzebne. Paliwo, mówiłem, że tylko paliwo jest potrzebne już tylko, więc luz, szybko zadanie zrobimy. Zwłaszcza, że tam było trochę tych płytek. No tak, tam 4, nie? Możemy pozbierać borówki po prostu. Czy ile tam było? I co to jest? AB, a z czego się robi? To jest prawdopodobnie do tego, jak to się nazywa, do drugiego zadania, do helipada, bo będzie potrzebne, zostaw to na razie. To jest do helipada potrzebne. AB, to może zrób, wykraftuj może te ostatnie zielone te części. Trzeba gdzieś w dół lecieć. Bo one chyba dużo nie potrzebują wycraftingu. Potrzebujemy paliwo, 4 paliwa. Dobra. Czyli potrzebujemy 8 borówek. Bo paliwo się robi z borówek, wiesz? Można, oni dla tego będą robić. Ale dobra, to sobie chyba poradzą. No, tu chyba nie można wyjść, to jest chyba takie dla ozdoby. Dobra, ale gdzieś tu był w sumie bunkier jeszcze taki. Jak tam? Ty z kim jesteś w ogóle? Ja jestem lewo, z Kuboksem. Okej. Kuboks ma radio, czy to on ci oddał? W tym momencie jest zdrajców. Jeśli nie rozmawia, to chyba zdjął radio, kurde. Więc może być impostorem w sumie. Kuboks, ty masz radio? Ej, nie mam radia w ogóle.
Czemu nie masz radia? Ale jestem tu headem. Co zrobiłeś? Ja zamiast apteczki wywaliłem radio. Dobra, ja zbieram porównanie. Kubox mówi, że wywalił radio. Przez przypadek. Okej. Nie wierzę. O, przez przypadek. No mówi, że Jezus. Przez przypadek zamiast apteczki wywalił radio. Mam nadzieję, że nie jesteś impostorem. Nie jestem. Mm-hmm. Ale jak chcesz dla bezpieczeństwa, nie musimy tędy przychodzić, co nie? Nie podejrzewam. No dobra, to chodźmy. Może lepiej nie. No to chodźmy wzdłuż, po prostu. Dobra. Wątpię, żeby był impostorem. Po prostu ale chyba z gałganiem. Wziąłem niebieską krótkofalówkę, czy tam żółtą. Chyba. Ale co jest to wasz radio? No przecież znalazłem, po prostu. Zamiast apteczki. A, po prostu znalazłem. Okay. Dobra, otwórzmy to. O, może tu coś będzie, dawaj. Dobra. Dobra, mamy to. Ktoś ukradł części. Okej. Co tu mamy? Ej, to jest... Ktoś części! Kurde, ktoś części ukradł. Ja pierdzielę, ktoś co za ukradł zombie. Części, trzy elektryczne i paliwo też trzy ukradły. Okej, skrapy tu. Ja pierdzielę, co za gałgany. Ukradli części, ktoś ukradł jasne. Części. No to prawdopodobnie to Mandzio zrobił. On jest do tego zdolny, to jest... Bo ja idę z Mike'im, ale oni chyba mnie chcą wyciągnąć gdzieś. No to dobra. Nie idź w takim razie, spotkajmy się w domku. Ale mam kuszę jak coś. Ale kusza jest słaba stosunkowo, wiesz? Dobra, to idziemy gdzie, do góry? Ktoś ukradł części, obstawiam, że to jest Mandzio, bo on jest tylko do tego zdolny. W sensie Mandzio to takie... wyciągnął części, tak mówi Patmas, mówi, że widział, że wyciągnął. No to zdegradujmy go, dawaj na Wołta. Chyba Mandzio. Wszyscy... na drugą stronę. Tak, prawdopodobnie Mandzio wyciągnął nie te części. Tam, bo nie mnie mogą zamknąć po tej drugiej stronie. Wiesz? Więc można go... A może on i Mike? Może on i Mike, bo oni się razem trzymają. Tak, możliwe, że mogą być wyjątkowo impostorami. Dobra. Bardzo dobrze. No. Wyciągnął części, a najgorzej. Tak, on nie wyciągnął części 1000%. No to wyexilujemy go. Już dostał. Exilowaliśmy. No. Dobra, jakby co, mam też dodatkowe części. To dawajcie. Te znalazłem teraz, więc... Głosuj na Majka. Na Majka? Też Majka. A, dobra. Majka też? A no dobra, a czemu Majka? No, bo oni razem, nie? Ale oni zawsze razem chodzą w sumie. Nie, no ale to Majka nie, Majk nie jest 100% wie o tym, że zdrajcą im pomaga. A, no to w sumie tak, w sumie tak można. Chociaż Mandzio sam wyciągał te części, nie było Majka wtedy. No właśnie, Majk może nie wiedzieć w sumie, no. O tym, w sensie może go ten... Znaczy mi się wydaje, że tu jest tak zwany rimming uskuteczniany po prostu. Dobra, ja wycofałem na Majka. No dobra, ale mówię, Mandzio, ja się wyciągał to... Wiedzieć, ale... A Mike tego nie zrobił? No jego... Ktoś z nich, co nie? Tak, ktoś z nich musiał. A widzieliście Majka? Czy... Właśnie kiedy ostatnio widzieliście Majka? Ja widziałem Majka z tym, ja widziałem Majka. Ja na początku gry go widziałem. Ja tam na północ. A kiedy to było? No przed chwilą, bo mnie chcieli wyciągnąć, ale pan był most i nie szedłem przez ten most. Myślicie, że Mike nie żyje? Mike pomaga Mandziowi, albo nie żyje. Ewentualnie Mike nie żyje, już też tak może być. Dobra, jakby co mam teraz części, paliwko i trzy zielone. Mam dwa paliwko, trzy zielone. Ma ktoś jeszcze jakieś części? No dobra, to okay. Chodź. Paliwa jest dużo, nie ma czegoś takiego zimno. Ale to zaraz przejdzie. Macie Karigodę z nami? Baby, gdzie to jest? Tak, gdzie to jest? Tutaj, dlaczego tutaj. Dlaczego Karigoda z nami nie poszedł do bunkra na trójkę i czekaliśmy podczas śnieżycy? Ej, nie wiem, Mandzio. Może dlatego, że ktoś tu jest zdrajcą? Tutaj masz. Idę zabrać borówki. Trzy paliwa zostały. Dobra, to zbierajcie borówki. Zrobimy te paliwa. Dobra, zrobimy te paliwa. Good point. To zbierz te. Ja idę po następne. Zilu borówek się robi? Vladi, gdzie jesteś? Dwie borówki na jedno paliwo. Ile zostało? Trzy paliwa zostały. Prawy górny róg, bo ja sam właśnie zapraszam dół. To chodźmy tam. No to zapraszam, chodź po prostu. Nie, idź z Mandzio, Mandzio jest traktorem, ej! Mandzio! Czemu w ogóle mam No, nieźle, co tu się wyrabia? Mandzio, słyszeliśmy... Jakie jest dowód oprócz tego, że Bladi jak zawsze mnie oskarża? Nie, Patmas widział jak kradnie szczęści. Kradnie szczęści, czemu rozkładasz pułapki? No, niestety Mandzio, ale zostaje złapany za kradnięciu części. Plus, to jest wysoko inteligentna zagrywka, tylko ty tak robisz. Ale wiecie, że mnie nie było po prawej stronie. No, ale Patmas się widział jak kradnie szczęści, więc... A, jeżeli rozumiem, że bierzecie, spoko, to mnie egzajlujcie, spoko. Idę otworzyć tego. Teraz to cię chcemy zabić, a nie egzajlować. Znaczy, no to spoko, to mnie zabijcie, no ja się nie będę zabrał. Nie, no jesteś do tej armorowi po prostu.
No, bo masz 13 lat, ja zobaczysz, jak jest po alkoholu. Ej, Brady, idziemy do tej armaty. Zróbmy paliwo, zróbmy paliwo, zróbmy paliwo. Idź zanieść, idź zanieść do tego. Fajnie, nie? Co? Jeszcze co mówisz, gdzie był? Jeszcze raz, powtórz. Strzelnic pokazałem. Aha, dobra, okej, dobra, nie ma problemu. Rozumiem, że Majka też oprawę tego. Nie, Mike nie jest w sumie podejrzany aż tak. Aha, czyli jeżeli ja się trzymałem przez całą rundę z Mike'em, to się cały czas widzieliśmy, ja mogę być, ale Mike nie jest. Okej, nie zadaję więcej pytań. Oni we dwójkę są, nie? Chodź, Mandzio, Mike, chodź. No, czekam na Majka i też chciałbym wejść do tego. Rzuciłem porówkę na ziemię, jedna jest w skrzynce, więc zróbcie drugie paliwo. Egzy pan, ale jestem zakładem. Ej, nie ma tych borówek, wiesz, byczku ktoś zabrał. Kto jest na radiu, halo? Gdzie idziemy? Halo? W Armoronie, albo... Zróbmy to paliwo, a nie, zróbmy te paliwo do końca, wiesz? Porówki trzeba. O, dobra, zajebiście. No, jestem, ja też jestem. No, przydałoby się. Brakuje jeszcze jednego paliwa. Kurde, ja mam jedno, jeszcze jedno trzeba. No. Nie, to jest zbyt podejrzane, w sensie... Nie no, Mandzie ja jest strasznie podejrzany, biorąc też pod uwagę, Mandzie że... Mandzie jest 1000%, minus 1000%. No to mam nadzieję, że nadal jest eksilowany. W zasadzie też... Batmas mówi, że Mandzie jest 1000%, więc luz. Dobra, są borówki, zerwimy je. On nie kłamie, czy... No, wiesz co, myślę, że nie. Wilki, możemy mięso. Dobra. Dobra, mam wszystko co trzeba, ja to pójdę naprawić, możemy iść do armorowy. Dobra, tak, to dawaj, naprawmy to, ja zbiorę mięso. Właśnie, ja też... Ej, prawo dżungli nie zadziałało, jak zawsze. Chcesz zakosić mi, kurde. Ma ktoś jedną skórę może? Chcę pożyczyć jedzenie. Jedną skórę ktoś ma może? W domu jest, w domu, chodźmy. O, to zajebiście. Wszystko jest w domu. Dobra. Specjalnie na tą okazję tego nie ukradł Mandzio. Nie, Mandzio nie ma wstępu. Nie, przecież. Jest wszystko. Nie ma wstępu, Mandzio. No przecież. Wiem, ale wcześniej. Poza tym Majka nadal nie ma, no to. Ten. Majk się pojawił w ogóle? Jak Mandzio przyszedł? Dobra, nie, Majka nie było. Właśnie, no, nie było. No właśnie. Więc... Dla mnie to. Znaczy nie, on był, ale on nie wchodził w ogóle, jakby. Ciekawe. Dobra, trzymał się z Mandziem cały czas. Dobra, ja teraz wiem, gdzie jest armorownia. Możemy tam iść, bo jestem podzielem. Tak, o, tak, ja mam na mapie dobrze. Teraz. Czyli teraz mamy coś z czym mamy teraz zadanie? No musimy znaleźć po prostu, bo są trzy znaki zapytania. O, i armurownie tak, są na samej górze, tam koło tego dobra, znaku zapytania na górze. No to ja zaraz, no dobra, zaraz, no tam, to pójdziemy, zaraz tam pójdziemy, daj mi chwilę, ja się dobra. Tylko zrobię sobie wszystko. Dobra. I zrobię sobie też ten, jak to się nazywa, mięso. Nie, nie ale może Mandzio zabił tam Majka, Mike no, coś mówił? No właśnie Mike, nie wiadomo co jest z Mike, co się stało z Mike'em. Macie wyciągnął... jedzenie jakieś? Tak, masz dwa mięsa czy jedno? Nie, już nie mam mięsa. Nie. Czekaj się, ej, helipad jest u góry chyba. Helipad zaraz, jest u góry. Zaraz nie. Zobaczymy, jest, w trzy miejsca są, odsuń się na chwilę. Trzy. Tak, chodźmy najpierw do tego na samej górze, bo tam jest armorownia. Nie, na dole może być. Na samą górę. Dwa na górze i ten. Dobra, chodźcie na górę, bo tam jest armorownia. O, no, no dobra, to chodźmy. Karigodan, co ty robisz tak dziwnie wyglądasz? Ty, Karigodan, a co ty tak machasz, co? Tak, Zwiększasz się zasięg. Uważaj. Dobra, ja też sobie poćwiczę. Nie róbcie tak, uspokójcie się. Ale uważajcie, bo ta siekiera bardzo daleko leci. Dobra, i tutaj za mostem gdzieś powinien być. Oj, być. Uwaga na tej toru. Uwaga. Po kolei może, niech każdy po kolei biegnie. KUBOKS! Taka sytuacja! Nigdy mi nie uciekł. Nie mnie, AB! Ja pierdzielę, AB! Mnie walnąłeś dwa razy! Ja pierdzielę! Ty mnie uderzyłeś, to ty mnie biłeś cały czas! Dlaczego nie zareagowałeś, jak mówiłem, że KUBOKS? Ja ci mówiłem, kurwa, że jest podejrzany, że to raczej on! A ty kurwa mówisz, no dobra, ja cię kręcę, AB. Ale nie widziałeś, że przełącza? Nie widziałeś, że przełącza? To jest KUBOKS. Jak coś KUBOKS jest, zabił cztery osoby właśnie. Przygotowałem się do tego. Całą zabił cztery osoby. KUBOKS jest. Mi równe 1 HP. Ja cię kręcę. Ej, a ten most... Nie wytrzymię, no. KUBOKS zabił cztery osoby. A drugi raz mam złodzieja roli. Czekam tylko aż ktoś zginie, żeby sobie ukraść. Ale AB, ale wiesz co, mnie uderzyłeś wtedy. Ty też mnie dwa razy uderzyłeś. Biegłeś za mną i biłeś mnie zamiast jego. Ajajaj, źle zrobiliśmy. Czemu staliśmy tak blisko siebie? On pierwszy zaatakował. No. Czemu nie zaatakowaliśmy jego? Ja nie wiem, co się stało. Się jakim nie, cudem on to wygrał. Dwóch na jeden. Problem był co taki, co ty robisz? To ja, ej! To ja, Blady! A przecież mówiliśmy... To ja, Blady!
Ja cię nie wierzę. Generalnie drugim impostorem jest diabła ja Tomek, bo na razie zaczął mnie bić. Jestem niewinny. Aha, czyli Patmos się wkopał, no dobra. No kurde, to przypał. Ja cię kręcę. Ale to ostatnia akcja była tak niefortowna. No ja zgaduję, że to jest Mike. Ja zgaduję, że to jest Mike. Zatem chodźcie, oni są w lewym górnym, chodźcie, możemy ich oziębić. Jak dobra. Oziębiam już. Ja musimy się naładować moc. O! I leck. Zupełnie nikogo się nie zbało, zbało, ale... Ja cię kręcę, ale to było runda. Ja się z Mike'em trzymałem całą rundę i jeszcze się nie pytał, czy jestem trzecim impostorem, co nie? Może jest diabeł w sumie, bo diabeła nie było ten. Nie wiem który, nie wiem który, bo nagle jeden i drugi, nagle oni się spojrzeli na siebie, na się we mnie. Diabeła. Co jest? Ej, żaden z nich nie jest. Albo Mike teraz właśnie zabił te... Mike jest chyba. Mike ma wybuchowe strzały. Co jest? Prawie Kuba! Ja... Namówiłem ich na oziębienie, Wszyscy łyknęli, Ale powiem ci, Kubo, ja w ogóle nie wiem, co się wtedy wydarzyło. Jak ja tyś to zrobił, że dwie osoby... Ale zajebim, zostaliśmy, musiało się tak to skończyć, no niestety. Nie, no my zawsze musisz, jak ja jestem z Bladim, to się nie da tego ugrać po prostu. Dosłownie, zawsze jeden musi na drugiego. Jezus. Bo przeczytali, bo Mandzior, żeś się wdupił sam totalnie w to, nie? Bo ja nie mogę nic innego odpowiedzieć, ponieważ gdybym odpowiedział co innego, to by Mike powiedział, że wcześniej mu mówiłem, że nie mam żadnej klatki. Znaczy, co byś nie zrobił? Wiesz, podchodzę do tego i wielki napis Soldier Only. Mandzior podchodzi? Ty, no otworzymy, ja mogę. No, a ja już nie ogarnąłem, wiesz co będzie, jak już namówiłeś mnie na oziemienie, to już nie ogarnąłem chyba, już byłem tak zagubiony w tym... A kto zleciał mostem? Czyli... Karigoda spadł, a Kubok zaczął... No. I ty nas powaliłeś, dwóch powaliłeś, ja nie wiem jak to się stało, po prostu masakra. To był jakiś taki... Ja w ogóle jestem zły, że tak blisko stałem. Ja widziałem, że ty to przyłączysz, ale by moja reakcja, nie wiem co się stało w tym momencie. My się kręciliśmy Bloody i biliśmy siebie. Tak, Abe mnie walnął chyba raz, ja go walnąłem jeden raz i się sami zabiliśmy. Dwa razy mnie walnąłeś, ale my już po drodze widzieliśmy Mandzio, bo mieliśmy ogólnie, my cały czas z Mike'iem gadaliśmy między sobą, mieliśmy krótkofalówkę, więc to już było zaplanowane dużo wcześniej. A Mandzio ciebie Patmos widział, jak A diabeł, ile miałeś HP pod koniec, bo tylko ty zostałeś. Ale dwa ciosy musiałbyśmy strzelić. O kurde. No, ale... Zobaczyłem, że było wszystko tam i zobaczyłem, że stamtąd odbiegasz, więc wyszedłem do środka i tam nie było trzech części. Kurde, więc... co to była za akcja.